Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie, tym razem z terenu. Dzisiaj absolutna klasyka klasyki, czyli samotna nocka w lesie. Ale też, żeby nie było aż tak super klasycznie i powtarzalnie, będzie też coś nowego. Za sprawą programu Lasów Państwowych, programu o wdzięcznej nazwie Zanocuj w lesie. Więc tak, ja już się nie mogłem doczekać, bardzo długo na to czekałem. Wreszcie idziemy na Zanocuj w lesie. Więc fascynacja będzie super, ale o tym za chwilę dlaczego. Nowy teren, zupełnie nigdy tutaj nie byłem i same nowe rzeczy będą czekały. Więc materiał będzie bardzo klasyczny z jednej strony, bo będzie noska w lesie, z drugiej strony będzie to zanocuj w lesie, więc będzie coś nowego. Będzie też po to podróż sentymentalna dla mnie, ponieważ dlaczego? Ponieważ dla mnie jest tutaj pewna taka bardzo ważna osobista rocznica. Na czym ona będzie polegała? Mianowicie na tym, że dzisiaj jest moja pierwsza, najbardziej legalna, samotna nocka w lesie oraz nocka w ogóle w lesie od roku 2016, konkretnie od czerwca. Dlaczego? Czy to dlatego, że wcześniejsze nocki w lesie były legalne, później obudziła się we mnie dusza rebelianta i przestępcy i nielegala i zacząłem je robić nielegalnie? Nie, ja liczę swój czas od 2016 roku, od czerwca, ponieważ to właśnie w czerwcu, równe 5 lat temu, zaczęła się moja przygoda z leśnym bytowaniem, bushcraftem, turystyką minimalną, nieważne jak to zwał. Równo 5 lat temu poszedłem na pierwszą samotną nockę do lasu i moją pierwszą nockę w lesie w ogóle. Po prostu kombo. Pójdę, albo mi się spodoba i będzie fajnie, będę to powtarzał, albo pójdę, coś mnie zeżre i wystraszy, niekoniecznie w tej kolejności i zapomnę o przygodzie. Całe szczęście. Wydarzyła się opcja pierwsza. Mnie się bardzo spodobało. Od 5 lat spędzam czas zupełnie inaczej niż przez całe życie wcześniej. Opcja druga, czyli przypominam to zeżarcie i przestraszenie. Niekoniecznie w tej kolejności, nie odbyła się udziałem mojej rzeczywistości, całe szczęście. Więc jest to dla mnie podróż sentymentalna, pół dekady przygody z tym rodzajem aktywności. Dlatego jako, że jest to część sentymentalna, to w tym momencie, zanim zaczniemy i będę podjarany tym, że będziemy chodzili po obcym lesie i szukali fajnego miejsca do noclegu, to chciałem szybkie słowo właśnie sentymentalnej drogi podróży włożyć, w materiał wprowadzić. Mianowicie, podsumowując sobie, że to były te 5 lat, to chciałem powiedzieć, dlaczego na tą pierwszą noskę do lasu poszedłem, ponieważ jest to pytanie, które jest często zadawane tak przez osoby, mi nawet często jest zadawane przez osoby takie zewnętrzne, spoza branży, że tak powiem. Ale też nie ma się czemu dziwić, no, jeżeli się ktoś pyta, co robiłeś w weekend, a ja powiem, że siedziałem gdzieś w krzakach w lesie i nawet nie miałem namiotu, tylko specjalnie jakąś pałatkę czy plandekę. No to oczywiście jest, że ktoś się zapyta, ale dlaczego, ale po co, czy dlaczego ty tam chodzisz, czy ktoś ci kazał. No i tak się okazuje, że ja zazwyczaj, jak mam im prostsze pytanie, to mam większy problem z odpowiedzią. I tak na pytanie, dlaczego poszedłem na pierwszą nockę do lasu, ja mogę sobie dzisiaj odpowiedzieć, dlaczego ja chodzę na te nockę do lasu, ale jeżeli ktoś by mnie zapytał, dlaczego poszedłeś na pierwszą, co cię popchnęło, to tak szczerze mówiąc, od myślników ja nie umiem za dobrze na to odpowiedzieć, jeżeli mam być szczery. Oczywiście, można oszukać, być medialnym i łatwo powiedzieć, ponieważ no, szukałem kontaktu z naturą, prawda, szukałem kontaktu z naturą, to raz, chciałem sprawdzić się w jakiejś ekstremalnej sytuacji, prawda? Chciałem się sprawdzić w ekstremalnej sytuacji, tylko tak naprawdę po 5 latach ja bym powiedział, że to byłoby kłamstwo tylko, ponieważ kontakt z naturą to ja mam, jak jestem nawet w miejskim parku. Mam ten kontakt z naturą, czuję, a jeżeli idzie o przeżycie czegoś ekstremalnego i sprawdzenie się, no to powiem, że samotne bytowanie, nocki w lesie mają tyle wspólnego z ekstremalnością, co podłej jakości parówki z mięsem. Więc ja nie mówię tutaj, żeby zanegować i trochę obniżyć prestiż czasu, sposobu, w jaki spędzam czas. To jest wręcz przeciwnie, to jest zachęta, ponieważ chodzi o to, że generalnie po 5 latach nic mnie nie zeżarło i nigdy nie walczyłem o życie. Nawet zimą ubieramy się grubiej, mamy grubsze rzeczy i hej ho, sezon się nigdy nie kończy. Więc myślę, że taka odpowiedź trochę powikłana pod kątem, że nie umiem od myślników odpowiedzieć i nie chcę od myślników odpowiedzieć, ponieważ ja pamiętam po prostu tyle, że nie interesując się totalnie, ja się interesowałem całe życie zawsze czymś innym, interesuję się zresztą do tej pory, ale tak wracając z pracy do domu, a pracuję w innym mieście, no to przejeżdżałem gdzieś tam po jednej ze stron, ta ściana lasu była. I nie wiem, coś tam we mnie od czasu raz się zaiskrzyło i tak się zastanawiałem, przejeżdżając obok tej ściany lasu, a co by było, gdybym się zatrzymał tam w las i został na noc.
Trochę się przestraszyłem tego uczucia, bo się zastanowiłem, czy nie mam przez przypadek jakiegoś kompleksu bezdomnego. No po 5 latach całe szczęście okazuje się, że nie, że to był strzał w dziesiątkę i pomysł nie był aż tak głupi, jakby mogło się wtedy wydawać. A przypominam, że 5 lat temu pojęcie bushcraftu, tam survivalu nie było aż tak popularne. Survival to tak, Bear Grylls to ludzie chociaż z telewizji kojarzyli. Bushcraft już niekoniecznie. Więc tak, żeby nie przedłużać, to podróż sentymentalna właśnie będzie dla mnie na tym polegała, że mija dokładnie 5 lat. Dla osób, które jeszcze tego nie spróbowały, a się zastanawiają i z jakiegoś powodu na ten kanał wpadły, to powiem tak, ja wtedy coś poczułem takiego, że mnie pchnęło, żeby spróbować. Nie umiem nazwać tego, zdefiniować, co to było, więc jeżeli wy przez przypadek tutaj trafiliście, bo szukacie tego rodzaju materiałów, bo też w was coś siedzi, to powiem tak, gorąco posłuchajcie tego wewnętrznego głosu, zdecydujcie się i spróbujcie. Oczywiście to nie jest wyścig, ani jakaś drabinka, więc to nie trzeba iść od razu na petardzie na samotną noskę do lasu. Nie każdy się by tak z tym komfortowo czuł, ale co, za jakiś znajomy, jakaś grupka można spróbować. Można spróbować dlaczego? Można spróbować dlatego, że dzisiaj jest łatwiej. Czerwiec 2021 roku, od miesiąca działa nam ten program Lasów Państwowych Zanosuj w Lesie, więc ja zamierzam z tego skorzystać. Po raz pierwszy mam z okazji swojego jubileuszu, mam nagrodę, ponieważ zanocuję tam, gdzie mnie się spodoba przede wszystkim i po raz pierwszy mogę do tematu podejść roszczeniowo, czyli należy mi się ładny widok na noskę w lesie, należy mi się jezioro, bo chcę mieć widok z jeziorem i należy mi się to, że chcę patrzeć na to jezioro z góry, jak się obudzę w promieniach wschodzącego słońca. No może nie to ostatnie, nie zamierzam wstawać, jak słońce będzie schodziło, ale my wtedy nie przedłużajmy, idziemy w teren. Idziemy w nieznany mi teren i to też będą fajne emocje, może trochę się odświeżę troszkę. Będziemy szukali super ładnego widoku i z opcją, że gdzie tutaj dookoła nie spojrzę, ja tu wszędzie mogę legalnie zostać na noc. Więc szczegóły później, a my nie przedłużajmy, bo znowu będzie 1,5 godziny i chodźmy. Naprawdę super sprawa, jestem niesamowicie podjarany tym, że po raz pierwszy zanocuję w miejscu tam, gdzie mnie się spodoba, a nie tam, gdzie mnie nikt nie znajdzie. Plecak, swój zasobnik piechoty górskiej. Udało mi się prawdopodobnie go odchudzić. Wywaliłem po ostatnich doświadczeniach 4 kg sprzętu, więc myślę, że idę w dobrą stronę, bo wiem, że zawsze dużo dźwigam. Nie ma zimy, robi się cieplej, troszkę doświadczenia jest, no można podejść trochę mniej asekuracyjnie. Samo schronienie dzisiaj też jest dosyć minimalistyczne, tylko nie wiem, czy dobrze wybrałem, bo generalnie przyszły ostrzeżenia pogodowe i w pracy jeszcze byłem 2 godziny temu, przyszło gradobicie, była burza, więc mam nadzieję, że będę musiał uwzględnić ten fakt przy wyborze nocki, żeby było w miarę bezpiecznie. A my chodźmy. Jako, że program Zanocuj w Lesie ruszył, jest oficjalny, w związku z tym postanowiłem przeprowadzić pełne wprowadzenie geograficzne, gdzie jestem, dla osób z regionu, może będą chciały się wybrać. Jestem w miejscowości Zrąbsko-Górne, dojazd tutaj raczej tylko samochodem, nadleśnictwo Kolbudy, co ważne, więc jestem 5 km od miejscowości, od miasta Przywidz i w Zrąbsku Górnym zostawiam samochód. Jest tutaj taki parking z 2 siedziskami, można tutaj bezpiecznie auto zostawić. Z tego, co słyszałem z wywiadów z ludźmi, którzy brali udział w programie tworzenia tego programu Zanocuj w Lesie, obszary te są tak wyznaczone, żeby troszeczkę fatyki było trzeba sobie zadać, żeby do nich dotrzeć, żeby nie było tutaj przypadkowych ludzi, którzy by ten teren mogli zdewastować, takich nieświadomych użytkowników. Więc troszkę fatyki, żeby była satysfakcja, trzeba od siebie dać, żeby do tych obszary dojść. Każde nadleśnictwo w Polsce, według tego programu, wiem, że mówię ogólniki, oczywiste rzeczy, bo można sobie to tu doczytać, no ale skoro biorę udział w pierwszej swojej legalnej nocy w lesie, no to przedstawię może właśnie tak, jak ten program w ogólnikach wygląda. Więc każde nadleśnictwo powinno wyznaczyć obszary do tego programu. Miały być w zamiarze atrakcyjne te obszary. No powiem tak, mnie się udało, bo ja widziałem na mapie, że to jest mega atrakcyjny ten obszar, ale widziałem obszary też przykładowo niedaleko Grudziądza, kolega mi pokazywał, no to tam akurat szału nie ma. Początek drogi dosyć ciekawy, zszedłem z asfaltowej drogi, szedłem nią jakieś 200 metrów i tutaj szlaku nie ma, idę jakoś wydeptaną ścieżką przez zwierzęta.
żeby dojść do drogi, gruntowej, którą widziałem na mapie, i nią chcę dojść do jeziora Głębokiego, ponieważ właśnie mój warunek, jak ja chcę tą nockę spędzić, to ja chcę mieć piękny widok na jezioro i w związku z tym jezioro Głębokie jest moim celem. Tylko muszę dojść teraz do tej drogi gruntowej. O, tu widać stara jakaś droga nieużywana, to tędy można będzie przejść. Całą wycieczkę, jako że chciałem swój jubileusz sobie zrobić, zaplanowałem tak, żeby jak najbardziej przypominała tą pierwszą nockę w lasu, w lesie 5 lat temu. W związku z tym jest to też znowu piątek, jest to w piątek po pracy. Lesek mi trochę urósł. Wtedy, jak pamiętam, naładowałem do 36-litrowego plecaka ładunków, które prawdopodobnie razem miały 80 litrów, więc było taktyczne winogrono. Przytroczone wszystko. Ładnie się kiwało, środek ciężkości chyba 1,5 metra za plecami. No ale to były takie właśnie fajne początki. Zresztą wtedy adrenalina i entuzjazm jak najbardziej kompensował wszelkie wady w wyposażeniu. Zatem tematycznie to też mamy, żeby było kalendarzowo się zgadzało. To mamy dzisiaj 11 czerwca. Jest godzina równiutko 18. Jest godzina równiutko 18. W związku z tym zachód słońca patrzyłem jest 21:15. A to oznacza, że mam 3 godzinki na rozglądanie się za miejscem. Tutaj entuzjazm akurat i troszkę adrenaliny na pewno będzie polegało na tym, że teren jest absolutnie obcy. Ja tutaj nigdy nie byłem. I w razie czego do domu daleko. O, i opuszczamy tereny niekontrolowane na rzecz trochę przyspieszenia tempu za sprawą znalezienia się na drodze gruntowej. Dobra, no to teraz w kierunku jeziora jakieś 2-2,5 km powinienem widzieć pierwsze oznaki akwenu wodnego. Jaka zabawna rzecz się przed chwilą wydarzyła. Monika dzwoniła tam sprawdzić, czy żyje generalnie. Jest jeszcze w pracy u siebie w Decathlonie i się okazało, że tak mówi mija jakąś tam prawie chyba znajomą postać. Minęła raz, minęła drugi raz, mówi tak, to on. I właśnie się okazuje, że spotkała gospodarza kanału Jaskiniowiec. Jeżeli jesteście w bushcraftowych klimatach, to prawdopodobnie przynajmniej kojarzycie, jak bardzo pana lubię, bo ma też często powyżej godziny filmy, więc czuję, że nie jestem osamotniony, jak mi czasami źle pójdzie. Więc mega sympatyczna sprawa, jak ta wirtualna rzeczywistość, zaczyna czasami się przenikać z rzeczywistym życiem, tym w realu. Miejscowość Huta Dolna. Na chwilę opuściliśmy ściany lasu, wnętrze lasu. Widzę, że znalazłem szlak rowerowy zielony. Bardzo fajnie położona. To jest miejscowość, a tutaj nie ma asfaltu, z dala od cywilizacji, cisza totalna. W życiu samochodem nawet przez przypadek by się tutaj nie trafiło. Mega fajnie malowniczo. I bardzo poofałdowany teren. A teraz tyle zachwytów, bo generalnie jestem cały mokry, grozi troszkę burzą, może być burzowo, to jest raz. Dwa, więc w związku z tym jest wilgotność duża, a jak z poprzedniego materiału o sposobach utraty ciepła i folii NRC słyszeliście, jak jest duża wilgotność, ustaje parowanie. Więc mam tak, mam konflikt pomiędzy tym, że bardzo uwielbiam aktywność fizyczną, a tym, że bardzo nienawidzę sposobu, w jaki organizm ją reguluje się termoaktywnie. W związku z tym mam konflikt wewnętrzny. A na pewno też temu nie pomaga fakt, że jestem troszkę odwodniony w wersji hard, ale chcę jak najdalej pójść, jak najbliżej znaleźć się celu, zanim zrobię sobie pierwszy przystanek na przerwę. Dochodzi godzina 19. Ulica nazywa się Widokowa i ja widzę, że nie bez powodu. Jest naprawdę widokowo. Ja bym powiedział, że jestem gdzieś w Bieszczadach, jeżeli mogę zaryzykować, ponieważ w jakiejś dolince, coś takiego, bo to no ładnie, naprawdę ładnie wygląda. Oraz co po prawej widzimy, wielki fetysz się włączył.
Znacznik czarny. Czym jest znacznik czarny? Znacznik czarny znajdujący się za moimi plecami nie jest byle jakim znacznikiem czarnym. Jest to szlak pieszy, na którym ja już byłem, tylko nie w tym miejscu. Jest to szlak wzgórz Szymbarskich. Szlakiem wzgórz Szymbarskich szedłem nie tak dawno temu, bo to będą trzy materiały, a chronologicznie dwa miesiące temu. Ja przeszedłem od Sopotu do Otomina, tam odbiłem na szlak bursztynowy i do domu. Tutaj wpiąłem się z powrotem, z małą przerwą, więc oszukuję. Tutaj w Hucie Dolnej wpiąłem się w ten szlak z powrotem. A przede mną, ja widziałem, że teren jest ładnie uformowany już na mapach. Czy tutaj to będzie widać? No jeszcze nie do końca, ale już powiem. Poziom jeziora 175 metrów, poziom górek, gdzie ja właśnie przy tym jeziorze po prawej stronie chcę znaleźć sobie jakieś miejsce na odstek, to 260 metrów, więc jaka to różnica wysokości, no trzeba by policzyć. Jestem humanistą, nie zamierzam tego robić w pamięci. Szlak przed sekundę stracił trochę ze swojej oczywistości. Działki, przez którędy według mapy przebiega, są posprzedawane. W związku z tym można się zgubić. Tutaj podpowiedział mi miły właściciel domu, że przejście jest nieoczywiste. Ale dla mnie to oznacza to, że nie będę musiał nagle radykalnie zmieniać programu wycieczki. Ale taka niefajna trochę właśnie rzecz. O, dobra, jest. Jest ścieżka. Dotarliśmy do Jeziora Głębokiego. Za chwilę będzie jakiś ładniejszy widok, to je przedstawię. Dotarliśmy na miejsce. Jezioro Głębokie znajduje się za mną, a to, co tutaj widzicie, ten pas wzgórz leśnych, to jest mój las, który samemu na mapie wybrałem. Tam planuję znaleźć sobie miejsce na nocleg. Już widzę, że tak jak na mapie to wyglądało, różnica w poziomicach była dużo. 170 metrów jezioro, 260 metrów wierzchołek tamtych wzgórz, więc ja myślę, że z tej strony przy odrobinie szczęścia, lub raczej przerobienie nieszczęścia, nie uda mi się znaleźć kawałka płaskiego, żeby mój warunek, czyli widok na jezioro mojej samotnej nocki w lesie, tym razem legalnej, bo w ramach programu Zanocuj w lesie, że może być ciężki do zrealizowania, ale się nie poddajemy. Przede mną, jak widać, paręset metrów terenu, na którym będę mógł szukać swojej wymarzonej miejscówki na swój 5-letni jubileusz. Odwodnienie level hard. Wczoraj do transportowania się na miejsce spakowałem się inteligentnie, wszystkie ciężkie rzeczy przy plecach. W związku z tym woda też wylądowała przy plecach, co przy zasobniku piechoty górskiej nie jest rozwiązaniem najwygodniejszym, bo dostęp mamy od komory głównej, od góry. Jeziorko jest naprawdę pierwsza klasa, jeżeli to widać. Będzie widać, jeżeli podejdę bliżej. Dla zapominalskich, jak już mamy takie ładne tno, to dla zapominalskich, ja całe szczęście pamiętałem, ale sobie przypomniałem dopiero przed wyjściem z domu, muga czy jakieś inne ustrojstwo na komary. Komary są wielkości małych psów i wcinają w całości, więc dobrze, że przed wyjściem z domu o tym pamiętałem. Ścieżka szlak czarny wzdłuż jeziora jest tutaj już dobrze poprowadzona. Mówię, no mocno zwątpiłem w Hucie Dolnej, jak się okazało, że na tym szlaku były działki pokupowane, był on zaorany po prostu i nie ma nowych oznaczeń, jak do tego jeziora przejść. Więc całe szczęście mi tam miły pan podpowiedział, bo ja bym się cofnął i szedł gdzieś na przełaj. Tu jest fajnie, tu jest płasko, to jest szlak, ale ja już czuję to wstępne podniecenie. Z powodu tego, że mamy tutaj, wbrew pozorom wiem, że tam dalej idzie pod górę, ale tutaj jest płasko. Tu jest płasko, a tutaj mam jezioro. Tylko to jeszcze nie chcę być zbyt wymagający, ale to jeszcze nie jest mój typ. Taki jakiś widok na jezioro, tutaj jest na razie za gęsto. Jest godzina 19:30, więc mam jeszcze około półtorej godzinki. Albo inaczej, godzinkę, żeby znaleźć to miejsce, pół godzinki, żeby przy świetle na spokoju się rozłożyć
Nie to dlatego, żebym się obawiał w ciemności, bo po 5 latach to już nie, ale ja chcę film fajny nakręcić, więc troszkę światełka przynajmniej w części, jak się będziemy rozkładali dzisiaj pod tarpem. Miejsce potencjalne, które chyba zwrócę, na które zwrócę uwagę. Tu pod nogi patrzymy. Ja wiem, że ryzykuję troszkę, rozbijając się bardzo blisko wody, jeżeli bym się tutaj zdecydował, ale z drugiej strony, ojej, dewastuje przyrodę. Co to? No i tyle, jeżeli chodzi o niepozostawianie śladów po sobie. Ale z drugiej strony, ja jestem mocno w stanie poświęcić tą wilgoć na te bajeczne widoki. Czyli co, tutaj w miarę płasko jest. Troszkę pokopany przez krety. Ale warunek teoretycznie, że widok na jeziorko by był. Tylko, że to jest troszeczkę mało równe. No dobra, mam punkt pierwszy, który teoretycznie, powiedzmy, że jakoś mógłbym uważać, jeżeli nic lepszego się nie znajdzie. Ale mamy jeszcze czas, więc idę poszukać dalej. Szlak wzgórz Szymbarskich dalej nam prowadzi drogę. No i tak jak wyglądało to na mapie, tam pod górę, po prawej, jest mocno pod górę. Więc mam nadzieję, że ten teren jeszcze troszkę się uspokoi i nie będzie tam trzeba dygać. Ale malowniczy szlak jest. W ogóle kapitalny ten szlak wzgórz Szymbarskich, nawet w tym kawałku, co go zrobiłem od Sopotu. A tutaj na tle tego znacznika ładnego powiem tak, że jest coś, co nie jest normalną ścieżką, ale wygląda na ścieżkę. Więc teoretycznie jest tam też troszkę płaskiego, więc można by pomyśleć, że może moglibyśmy sobie pójść i tam coś się rozłożyć. Jednak jeżeli coś wygląda na ścieżkę, a nie wygląda na to, że jest przez człowieka zrobiona, jest duże prawdopodobieństwo, że jest to ścieżka wytyczona przez zwierzęta, które mogą tu schodzić do wodopoju. To miejsce też odpuszczam. Jest radość małego dziecka. Dokładnie w połowie jeziora znalazłem miejscówkę, która mi się podoba. Ja tutaj zostaję. Jest taka trochę niepewność pod kątem, że nie znam miejsca. No to na pewno, ale widzę. Jest płasko, jest nad samym jeziorem. Będę miał widok z rana nad jezioro. Minus jest taki, że trzeba zejść trochę pionowo w dół. Troszkę pionowo w dół. Ja jeszcze się upewnię, że to na pewno jest ten program od tych lasów, żeby być legalnie. Więc upewniamy się, żółty obszar to jest obszar pod temat Zanocuj w lesie, pod program Zanocuj w lesie. Jak widzicie, jestem dokładnie na środku, więc to nie przypadek, podejrzewam, że znalazłem tutaj właśnie takie piękne miejsce. Tutaj będzie linia jeziora, wyżej jezioro, a ja tu widzę się rozłożonego i wiem, jaką cenę za to zapłacę. Moją ceną będzie to, że będzie wilgotno, to jak najbardziej zdaję sobie z tego sprawę. Ale dzisiaj jest Dzień Dziecka, mam jubileusz 5-letni obecności w lesie. Więc schodzimy. Kamerować, w razie czego będzie dowód. Patrzymy pod nogi. Z tyłu plecak nie pomaga w balansie. Jestem, nie zwaliłem się z tych przepasnych tutaj górek, Chodźmy zobaczyć mój widok. Tutaj mam w zamiarze się rozbijać i chodźmy zobaczyć moją nagrodę. Tak, jaki był plan? Chcę się rano budzić z widokiem jeziora. Piękna sprawa. No pewnie, że piękna. O, tak. Tak, jest dobrze. Dobra, rozbijamy obóz. Szlak jakby coś jest tam. Tam widać taką jakby ścieżkę, bo ścieżka jest poprowadzona na wyrytym zboczu drodze. Więc o, na tej wysokości tutaj idzie ścieżka. Dlatego myślę też, że nikomu nie będzie się chciało, nawet z rana, jeżeli ja zaśpię, że nikomu z rana nie będzie się chciało tutaj zwalać na dół, bo absolutnie nie ma po co. Tam nie ma drogi z niczego. Ale widać, że tu jakaś ścieżka kiedyś prowadziła. Tylko, że teraz jest już górem. Dobra, rozkładamy się. Dochodzi 20, robi się dosyć ciemno. Więc wiem, że warunki oświetleniowe nie będą najbardziej super uber. A teraz zobaczę,
czy będę mógł się pochwalić za pakowanie plecaka umiejętne i logiczne. U góry rzeczy, które od razu wiedziałem, że jak dojdę na miejsce, to będę chciał wyciągać najsampierw. Więc to, za co lubię zasobnik piechoty górskiej, to żeby nie przewyższało nam różne rzeczy, nie dyndały, to odpinamy sobie klapę. Czy to pada? A nie, to kapie ze mnie. Poziom odwodnienia level hard. Całe szczęście tutaj jest sucho, pomimo że w pracy 70 km dalej była ulewa, tutaj chyba to się nie wydarzyło. I to jest magia mojego zasobnika. To osobno. O, kamera zawieszona na drzewie. Taki będzie lepszy kontrast. Tam było jezioro i ewidentnie nie łapało światła. Więc klapę sobie odkładamy. Pierwsze od góry w zasobniku, co się znajduje. To inteligentnie tutaj chwalę siebie za pomysłowość. Moje schronienie, mój tarp. Tarpa gdzie sobie? Tam widzę pomysł na tarpa. Tutaj jest dosyć ciemno, nawet jak na tą godzinę tutaj jest dosyć ciemno, ale ja się w sumie cieszę, ponieważ pod kątem niepewności pogody co do opadów nade mną jest duży baldachim zielonych liści, więc gdyby była ulewa i padało, mnie się nie dostanie tak, jakbym był w czymś rzadszym albo pod gołym niebem. To samo się tyczy wiatru. Ta skarpa z tyłu spowoduje, że wiatru dla mnie nie będzie. Ja jeszcze tylko się zorientuję, bo wiatry mamy zazwyczaj zachodnie. Czy ona jest od dobrego strony, ta skarpa? Tak trochę farta trzeba w życiu mieć. Tam od strony skarpy jest zachód, więc ja najprawdopodobniej nie oberwę. Najprawdopodobniej nie oberwę z żadnego podmuchu, żadnego z jakichś gwałtownych podmuchów powietrza, jeżeli będą standardowo od zachodu. Jeszcze brzydkie, bo brzydkie, ale powolutku się rozkładam. Więc teraz jestem na etapie robienia węzłów. Tym razem już na spokojnie, to te węzły są nawet przemyślane. Nie byle pętla. Więc rozstaw mój typowy taki jednospadowy daszek. Gdzie mamy śledzia. Brązowy sznurek na tle brązowych liści, to jest mega pomysł. No ale tak, węzły opanowane, więc tym razem elegancko nad wszystkim, dookoła pierwszego, nad wszystkim i pętelka w pętelkę. Zaciskamy. I sprawdzamy, czy działa. Najpierw naciąg jest, naciąg robimy tym, a teraz tym dociskamy, żeby nam nie jeździło. Sznurek jutowy jest fajny, bo jest szorstki, w związku z tym powinien trzymać. Schronienie praktycznie nabiera kształtu, to jest to moje ulubione ustawienie mojego biedronkowego tarpa 2x4 z moim zaplanowanym widokiem nad jezioro. Nawet troszeczkę, pomimo tej burzowej aury i dużej wilgotności, słoneczko troszkę się przeziera. I teraz tak, przed jakim problemem tu stoimy? Problem żaden, jak zawsze za mało śledzi policzyłem, ale to nie problem, to się dostruga. Tutaj nam troszkę opada plandeka, dlatego ja wezmę tutaj sobie chyba do pomocy zrobię taki odciąg. Widać to? Widać. A żeby to zrobić, to trzeba na strugacz kijaszka. O, jak będzie w miarę tutaj u góry się trzymało, to będzie działało jak ta lala. Tylko tak, kijaszek musi być taki, żeby w razie czego nam wlazł w ziemię i się trzymał. Więc jaki jest najlepszy nóż survivalowy do lasu? Zawsze taki, który mamy ze sobą.
Na dzień dzisiejszy reklamuję Opinela. Ciach! Opinelek numer 9, stal węglowa. Oczywiście blokada ostrza, żeby się nie podciąć tutaj. I robimy sobie patyk, który zrobi nam odciąg tamtej mojej jednospadowej ścianki. Więc tak, najpierw żeby wbić się w ziemię. Opinele za sprawą tego, jak to się tam nazywa, szlifu płaskiego, bardzo fajnie się wgryzają i ślizgają w drewnie. Lepiej mi się nimi struga niż murami przykładowo. No, tak patrzę, czy blokada na pewno włączona, żeby była, żeby nie popsuć sobie frajdy. Tutaj trochę na sęk trafiłem, więc idealnie nie będzie. Ale to tylko dlatego, tylko po to, żeby włożyć to, wbić w grunt. Ale bardzo fajnie się w drewnie tym struga, naprawdę. Komary wcinają w całości. Będę jeszcze raz mógł musiał wypsikać, bo na przykład chyba tamtą mogę już całą zapociłem. Ja jeszcze sobie troszkę pozwolę tutaj to przebatonować. I tak jestem tylko... I tak, jestem tylko amatorem, jeżeli idzie o noże, ale widziałem patent, że folderem można spróbować lekko pobatonować. Tylko zwolniamy blokadę, składamy nożyk na L-kę. Uważamy też, żeby się nie zaciąć. O, kamyk się znalazł. I robię tutaj rowek na linkę, która mi troszkę tu zrobi odciąg. Jako, że szlif jest taki właśnie, kurde, cieniutki, to ja sobie pozwolę nim nie wyginać, żeby to rozszerzyć. To już najwyżej w drugie V zrobię i trochę wytnę tego miejsca. Teraz to mi się podoba, teraz to wygląda właśnie fajniej naciągnięte. Dobra, wspomniana mługa. Przejaw trochę jakby takiej obozowej mądrości po 5 latach. Różne rzeczy mogą być minimalistyczne, różnych rzeczy można nie wziąć, bo bez różnych rzeczy można się obyć. Ale po latach stwierdzam, że dmuchana poduszka to jest rzecz, która musi być. Można zapomnieć o wielu rzeczach, tak jak przykładowo ja o śledziach, to sobie dostrugałem, ale poduszki sobie nie dostrugamy. Wyposażenie schronienia jest coraz bliższe ukończenia, więc za chwilę moje standardowe, dawno nierobione oprowadzanie. O tak, to jest... O, i to jest to. Tylko ja teraz tego nie robię, bo jestem cały termo wyregulowany. Jestem mokry, spocony i jest nie fajnie. Ale to znaczy jest fajnie, tylko że jestem spocony, a tego nie lubię. O, jak zawsze. Kończymy robienie wyposażenia obozu i za chwilę właśnie krótkie oprowadzanie. Takie jak zwykle, bo ja to mam stałe, ale bardzo lubię ten moment. Dochodzi powoli 21. Ja mam to wstępnie co chciałem, czyli mam obóz rozbity nad ślicznym widokiem zachodzącego słońca. To jest teraz moment, który ja chciałem po obozie oprowadzić i pokazać go, jak go mam tym razem, bardzo podobnie jak zazwyczaj, ale za każdym razem troszkę tej rutyny obozowej przybywa, jest to troszkę bardziej uporządkowane, więc wychodzimy tutaj z tego mojego pięknego, że ja dzisiaj tutaj jeszcze troszkę czasu się relaksując spędzę, bo to jest naprawdę uber widok. A my chodźmy zwiedzać, pokażę wam schronienie. Więc schronienie jest położone tutaj malowniczo. U dołu skarpy, gdzie tu mi nikt nie powinien nigdy mieć okazji przychodzić. I tak, mój tarp, jak wspomniałem, biedronkowy 2x4. Daszek, jak zawsze, daszek jednospadowy, ścianka pionowa, ścianka robiąca za podłogę, bardzo wygodna rzecz. Ja sobie tutaj pozwoliłem wziąć to, podnieść z tej strony i z tej strony, ponieważ wtedy mam więcej miejsca na głowę w środku. Tutaj robi plecak za ściankę, po drugiej stronie taki tam mam patyczek. Zatem tak, od głowy strony
Legowisko, czyli tak, poduszka. Pierwszy raz w użyciu, poduszki wcześniej, na wcześniejszych filmach nigdy nie miałem. Za poduszkę kosmetyczka mi robiła, ale ona jest taka ze śliskiego materiału, głowa spadała na lewo i prawo. Więc tak, poduszka, to już taki wiek, poduszka musi być. Śpiwór, karimata z pianki EVA przetestowana. Tak, żeby w nocy zawsze wszystko było na stałym miejscu pod ręką. To każda nocka naprawdę mnie uczy tego, żeby wszystko było zawsze w stałym miejscu. Więc nawadnianie z lewej strony woda jest, docieplenie jedno, docieplenie drugie, a z tyłu woreczku są rękawiczki, czapka i komin. Oj, komara tutaj widzę. Komary będą ceną, którą ja zapłacę za tą miejscówkę. Tu widzimy część podłogi i teraz tak. Zasobnik Piechoty Górskiej, jak wspominałem, ma tą niesamowitą u góry klapę, mega fajna rzecz, ponieważ u mnie to umożliwia, to jest moja półka, moja taka super półka ze wszystkimi rzeczami niezbędnymi oraz technicznymi. Tutaj jest wszystkie przyda się i jedzenie. Dalej tam mam też kosmetyki, tam jest sprzęt kręcący i mój zasobnik Piechoty Górskiej, który teraz robi akurat tutaj szczęśliwie nam za ściankę. Jak widać, komarów jest dużo. Mam nadzieję, że jeszcze one też pójdą spać razem ze mną. Bo nie wiem, na ile mi mugi starczy i jak to, na ile to będzie skutecznie działało. Punkty oświetleniowe tutaj na tej pomysłowej lince. Punkt 1, punkt 2, więc będzie jasno. Bardzo mnie się to schronienie, jak już nie raz mówiłem, podoba. Minus jest taki, że ja długo tego schronienia nie otwierałem, ponieważ ja ostatni raz z niego korzystałem w październiku albo w listopadzie. Tak, tam też robiłem właśnie materiał. W rezultacie, pomimo że on był suchy, ale cały czas był zapakowany w foliowe opakowanie, to trzeba wietrzyć, bo ja wyczuwam takie tam troszkę piwniczne zapachy. No a nie po to jestem w lesie, żeby wąchać piwnicę. Zatem część obozowa, podsumowanie, moje krótkie parę słów o programie Zanosuj w lesie, kilka uwag dotyczących punktów regulaminu tego programu, bo warto znać przynajmniej te krytyczne, żeby nie nadużyć gościn Lasów Państwowych, skoro już pojawił się z ich strony ruch, nasze środowisko zostało zauważone i przychylnie przyjęte. Wobec tego tak. Najpierw szybkie nawodnienie się, wasze zdrowie. Jestem odwodniony lewy hard. Wiem, bo przed chwilą byłem za pewną rzeczą i kolor tej rzeczy jasno świadczy o tym, że odwodnienie jest. Więc wasze zdrowie. I teraz tak. Zaczynając od regulaminu, najważniejsza krytyczna rzecz, można by się podpytać i co, teraz będziemy robili ognisko? W żadnym wypadku, korzystając z tego programu, nie robimy ognisk i nie traktujmy tego, że możemy zanocować w lesie, także w takim wypadku małe ognisko nikt się nie przyczepi. Nie, tutaj uszanujmy gospodarzy, że pozwolili, ale mają swoje krytyczne wytyczne. Poza tym pamiętajmy, że ostatnie lata, jeżeli idzie o wilgotność lasów, nie były najlepsze. Było dosyć sucho, więc ognisko nie jest naprawdę potrzebne. Ja nie paliłem ognisk praktycznie bardzo rzadko. Przez całe 5 lat na palcach bym policzył. Jak jestem sam, to uczciwie jestem za leniwy. Nie chce mi się palić i nie ma takiej potrzeby. Tak w miesiącach letnich, jak i zimowych. Co dalej? Co mi się dalej podoba w tej zanosuj w lesie, to na pewno oznakowania na żywo na szlakach, na żywo gdzieś w rzeczywistości. Mianowicie nie ma takich oznakowań. Nie ma takich oznakowań, uważam, że to jest bardzo fajne, ponieważ unikniemy przypadkowych osób, które nie będą wiedziały, o co biega, do czego te obszary służą, a zobaczą, o, możesz tutaj zanocować w lesie. Bierz ten kratę piwa i idziemy zrobić dziką biwę w lesie. Więc to unikamy. Na żywo nikt przez przypadek na te tereny się nie trafi. Jeżeli ktoś interesuje się taką tematyką jak my, to na pewno mapę lasów państwowych, mapa baza danych lasów, MD, masa danych lasów, bank danych o lasach,
BDL, te mapy na pewno znacie. Na tych mapach spokojnie, na mapie na komputerze, jak i na aplikacji przez telefon, te obszary są bardzo jasno, klarownie wyznaczone, więc jeżeli my szukamy, my wiemy, my chcemy, to my na to trafimy, a przypadkowe osoby tutaj właśnie nam chlewu dzięki temu nie zrobią. A jak już znajdą to i się zainteresują, to myślę, że to będzie nasz klimat i też uszanują tutaj te miejsca. Dalej, czy pobyt tutaj gdzieś było trzeba zgłaszać, więc na chwilę obecną nie. Jeżeli jesteśmy w grupie do 9 osób, nie musimy zgłaszać. Jeżeli jesteśmy do 2 dób na miejscu, nie musimy zgłaszać. Musimy zgłaszać, jeżeli jesteśmy w grupie powyżej 9 osób oraz jeżeli jesteśmy powyżej 2 dób. Promocje się też łączą, czyli musimy zgłaszać, jeżeli jesteśmy powyżej 2 dób w grupie większej niż 9 osób. O, to chyba wszystkie możliwe permutacje tych krótkich 2 punktów. I tyle w temacie tak naprawdę. Więc mnie się ta pierwsza wyprawa mega podobała. Naprawdę traktuję to jako prezent. Jako prezent jubileuszowy na moje 5 lat w lesie. Dla mnie, że po tym pierwszym razie, takim właśnie nie do końca zrobionym z literą prawa, teraz w ten sposób mogę spędzać czas bez jakichś obawień i lęków. Wybrałem miejsce na tym obszarze, które mi się po prostu ewidentnie spodobało i z wielką radością się na nim mogłem rozłożyć. Rozłożyłem i teraz będę z tego miejsca korzystał. Sam obszar, który tutaj to nadleśnictwo Kolbudy w okolicach Huty Dolnej Huty i okolicach zawiera te obszary wyznaczone, jest naprawdę duży. On wydawał mi się na mapie duży. Jak teraz troszkę pochodziłem, ponieważ samochód jest zostawiony, ja tutaj mam mapę papierową dla mojej informacji, a tu już widzę, że mam zostawione miejsce, żeby pokazać mapę ładną cyfrową, żeby było wyraźnie. Więc samochód, obszary, jak już wspomniałem na samym początku filmu, obszary są jawne, więc ja dokładnie pokażę, gdzie auto zostawiłem, którędy przeszedłem i gdzie się znalazłem na terenie tych obszarów wyznaczonych. Więc auto jest zostawione w Ząbrowskim Górnym. Tam jest wyznaczony parking, który też jest na mapach oznaczony, że on istnieje. Więc mam nadzieję, że rano ten samochód tam znajdę, bez blokady koła, albo że w ogóle go tam znajdę. Następnie udałem się, tak jak tutaj na pomocniczej mapie Wam zaznaczę, przepraszam, ale już dźwięki lasu, samotnej nocy w lesie wchodzą powolutku wesoło do głowy, więc ja coś usłyszałem i ja musiałem sprawdzić. I to też jest motyw, dla którego namiot nie zawsze jest najbardziej pożądanym schronieniem w takich nockach, ponieważ ja tutaj jestem z dwóch stron otwarty, więc wystarczy głowę wychylić tu, głowę wychylić radar tutaj i ja od razu widzę, że zagrożenie jak zawsze jest tutaj, a nie w świecie zewnętrznym. Wracamy do tematu. Więc jak wyświetlę tutaj na tej mapie, to pokażę, gdzie przeszedłem. Szło się fajnie, szło się długo. Teren jest naprawdę bardzo urozmaicony i malowniczy. Na tym krótkim odcinku ja przeszedłem, andrując, jak zobaczyłem na telefonie, to ja przeszedłem w okolicach 4,5 do 5 km. Jedną ścieżką, jedną nitką tutaj nad to ładne jezioro głębokie. I to tak naprawdę, więc jestem na krawędzi tego obszaru, a zobaczcie u góry, ile on jeszcze miejsca zawiera. Ja też wiem, że ja tutaj robię sobie pod górę, pod kątem miejsca, w którym ja tutaj w czerwcu jestem. Jak kolega Jędrzej właśnie przed sekundą mi do zdjęcia na Facebooku skomentował, to tak, komary mnie będą wcinały w całości, próbują mnie wcinać w całości, bo wiem, że na takich miejscach będę ryzykował w czasie nocy dużą i nad ranem dużą wilgotność i komary, które będą próbowały tutaj szturmować mnie przez większość czasu. Moje ryzyko, ale też pamiętam po prostu, że moja pierwsza noska w lesie wyglądała dokładnie tak samo. Też znalazłem gdzieś tam przyczajone miejsce nad takim jeziorkiem, ono było dużo mniejsze. Wtedy miałem namiot, więc te komary nie były takim problemem, no ale teraz z kolei jestem 5 lat do przodu, mądrzejszy, dlatego wziąłem otwartego tarpa. No, to na pewno.
Jeszcze tak przed zakończeniem, bo następny materiał to będzie w środku i się pożegnam, to mityczne ognisko w lesie. Zobaczcie, jest 18 stopni. Ja fajnie spędzam sobie ten czas, sobie tam czytam, jakieś różne rzeczy robię. Nie ma ogniska w lesie. Nie ma ogniska w lesie i jest ciepło. Dalej nic się nie dzieje. To ognisko naprawdę nie jest wymagane. Ono na pewno fajnie animuje, jak jest więcej osób, ale jak jest się samemu, to jest czas tak naprawdę na inne rzeczy. O, tutaj muszę zobaczyć, żeby nigdzie się nie wpierdzielić. Więc latarki, LEDówki. Jakiś pomysł na siebie. Książka do czytania, polecam jak najbardziej coś do czytania. I nocka sobie leci, więc ognisko jest naprawdę, gdzieś mamy zakodowane, że jak jesteśmy w lesie, to ogień musi być. I ja tutaj mówię to naprawdę na potrzeby, tutaj umiejętności wykorzystywania i korzystania z tego programu Zanocuj w lesie, żebyśmy właśnie nie jechali na przypał, że jak już możemy, no to teraz jeszcze małe ognisko, tylko właśnie, że absolutnie jak jesteście i się nie zdecydujecie, to też nic się nie dzieje, też jest mega, mega fajnie. A ja sobie tak patrzę teraz, że ja jutro pod tą górkę będę musiał podejść. No, jak się schodziło, to byłem zadowolony, że znalazłem miejsce. A teraz jak patrzę pod kątem, już kurde, rano będzie trzeba wrócić. Może się znajdzie jakąś inną drogę. Jeżeli myślicie, że coś was chce przestraszyć i zabić, to najprawdopodobniej jest duża opcja, mnie się najczęściej zdarzało. Może być to taki bohater ostatniej akcji. On naprawdę robił dużo głosu, jak się porusza. Więc on wlazł mi teraz pod tarpa, ale przez sekundę łaził na tym tarpie. O, gdzie ty tu jesteś? O, i troszkę mi czasu zajęło, zanim ja zobaczyłem, co odpowiada za hałas w lesie. Więc taki malutki ratlerek, nie żadna strzyga. Dzień dobry i małe PS. Monika mi mówiła, żebym kiedyś po nocy też robił filmy, jak wygląda rano. Ja zupełnie nie mam pojęcia dlaczego, bo nie mam weny, no ale niech będzie. Więc... Dzień dobry, budzimy się i jaki mamy widok? Taki widok, jak ja sobie to wymyśliłem. Mamy ranek, nocka przetrwana, bo czemu by nie? Więc pora pójść odebrać nagrodę. Po to tak długo wczoraj sobie wybieraliśmy miejsce, gdzie tutaj nie pójść, nie rozłożyć. Żeby pójść odebrać nagrodę. Piękny widok. Dzień dobry. Kolejny dzień, sobota. I to jest program Zanocuj w lesie. Fajna, fajna, fajna opcja. Będziemy powtarzali. Następna noska, mam nadzieję, we dwoje się wybierzemy. Jest godzina 7, więc ja więcej nie powiem, bo nie mam za bardzo pomysłu. Do zobaczenia następnym razem.
O rany, dopiero przy tym świetle widać, jak ja się ześlizgnąłem tutaj z góry i że trzeba będzie się tam pod górę z powrotem udać. Godzina 8, więc bardziej wróciłem do żywych. Witajcie jeszcze raz, zanim się pożegnam. Co ważne, miejsce zostawiamy w takim stanie, w jakim je zastaliśmy, czyli ja spałem sobie tutaj i to wygląda w ten sposób po zwinięciu całego legowiska. To jest ta górka, tutaj byłem ja, to się zabieramy i piękne jeziorko. Więc jak widzicie, bez ogniska się da, jak najbardziej, jest mega, ultra fajnie i nie ma po nas śladu. Ktoś następny może tutaj przyjść, zobaczy sobie, o jakie dziewicze, ładne miejsce, znalazłem coś nowego. Nieprawda, ja tutaj byłem pierwszy, ale jak najbardziej korzystaj.